tak szukałem swoich zdjęć z 2002, 2003 roku, na 4 chyba gdzieś tam było. No ale na razie nie mogę ich znaleźć. Trudno. Pokażę wam kiedy indziej. Także... No nie szkodzi. Nic się nie dzieje. Zapraszam was do kolejnego materiału z prywatki. Dzisiaj będzie szkoła rok 2003. I w tym też roku... O, patrzę, tu mi się długopis nieźle połamał. W tym też roku powiem wam kontynuację tego, co miałem, tego, co było w 2002 roku, tylko że z inną cyferką. I warto zwrócić na to uwagę, że już rok 2003, zależy dla kogo, był to rok taki albo mocno podwórkowy, i w moim wypadku ta pierwsza opcja była bardzo podwórkowa, albo już dla niektórych już dostawali komputery. Od tego momentu mój znajomy już miał komputer z Windowsem XP, dosyć nowym wtedy trzeba powiedzieć. Windows 98 już tak powoli wyjeżdżał ze szkoły, ponieważ pamiętam, mieliśmy informatykę w pierwszej klasie. To w trzeciej klasie mam jakieś tam przebłyski informacyjne, bo zawsze pamięta się te takie dosyć ważne momenty. Natomiast w trzeciej klasie, w drugiej klasie podstawówki nie miałem informatyki, nie wiem dlaczego. Ale w trzeciej klasie już tam było jedynie 2-3 komputery z Windowsem 9.8, natomiast reszta już miała XP-ka. Także już wtedy był taki mały przeskok. Muszę powiedzieć, ale dalej te same komputery. To znaczy były nowe systemy, ale te stare obudowy dalej były. Te stare komputery były mimo wszystko. I no powiem szczerze, to dziwnie to trochę wyglądało. Później już te komputery były... Znaczy, bo ja chodziłem już do innej szkoły wtedy. Tak od 2004 to już, no, już inaczej to było. Ale o co chodzi? Bo w 2003 roku ja bardzo dużo razy wychodziłem na dwór. Nie pamiętam dnia, którego nie wychodziłem na dwór. W 2002 to zależy, to się gdzieś tam wyjeżdżało na wakacje, czy gdzieś tam wyjeżdżało się na parę dni do dziadków na przykład, czy gdzieś na jezioro. Natomiast na to, znaczy 2003 też był taki dosyć turystyczny, można powiedzieć, bo na przykład z klasą, pamiętam, wybraliśmy się na Hel do Fokarium tamtejszego. I to był jedyny raz, kiedy byłem na Helu, kiedy przejeżdżałem przez Mierzeję Helską. I to był jedyny moment, kiedy tam właśnie byłem. Nigdy ani później, ani wcześniej tam nie byłem. Czyli byłem dokładnie ponad 13-14 lat temu. Nie pamiętam, która to była klasa, ale raczej druga. Druga klasa to była prędzej. Czyli 2003 to był, bo to była wiosna. To był taki kwiecień, maj, można powiedzieć. To się by zgadzało. I nawet fajnie tam było, tylko mówię, pamiętam tylko jak wchodziliśmy do Fokarium i tam był taki moment z tym zbiornikiem wodnym i jak przejeżdżaliśmy, widzieliśmy po obu stronach wodę, nie? A my jechaliśmy przez tą cieniutką mierzeję. To nie będzie długi materiał, ponieważ wiele rzeczy, które się pokrywają z 2002 rokiem, właściwie w 2003 są podobne, ale wam opowiem nowe historie, bo o tym jeszcze nie wiecie. Dobrze, zacznijmy od może szkoły, jak to było tam. Bo byłem tak naprawdę i w drugiej, i w trzeciej klasie podstawówki. To były czasy, gdzie no, wychodziło się dużo razy na dwór. Pamiętam wiele, wiele akcji z kolegami, gdzie my tam szliśmy na plac zabaw przy szkole i różne rzeczy się działy. Przede wszystkim pamiętam taki jeden moment, jak już u nas na podwórku to było. I od samego początku, gdy wyłaziłem na dwór, czyli od 2001 roku, 7 lat miałem, pamiętajcie, to były troszkę inne czasy. Nie każdy, wiecie, miał tak, że 3 latka masz i już idziesz na dwór, nie? Znaczy też tak mogło być, tylko to zależało już od indywidualnej osoby. W zasadzie dzisiaj też tak może być, no ale dzisiaj to jest zupełnie inna rzecz.
Ale wtedy pamiętam, że obok mojego podwórka było kolejne podwórko, co ciekawe, przez taki blok trzeba było przejść, taki śmieszny, bo to znaczy się generalnie obok takiego bloku, który miał taki tunel wewnętrzny. Zaraz dojdę do tego drugiego podwórka, bo tam też było ciekawe. Ale mianowicie wtedy z takim jednym Krystianem i Kubą bodajże, bo to było rodzeństwo, z Czarkiem, tym Chińczykiem, o którym mówiłem, i prawdopodobnie jeszcze Wojtkiem, ale tam Wojtek za bardzo nie lubił Krystiana, bo Krystian to była taka beksalala i w ogóle on tam jakoś tam przeżywał, nie wiadomo co. No ale nieważne, to już nie było istotne, z każdym się bawiło fajnie. Z kolegami z klasy to już tak nie za bardzo, bo ze Sławkiem to już tam mieliśmy takie średnie stosunki. Z Dominikiem to też tak już różnie było. Już też nie chciał wychodzić na dwór za bardzo. Ale o co chodzi? W tym tunelu zawsze Krystian, czy tam Czarek, zawsze brali gumową piłkę. I robiliśmy taki pojedynek, bo wiadomo, na podwórku trzeba było coś nowego wymyśleć, nie? Wiadomo, Pokemony były, każdy się tym jarał wtedy. Ale o co chodziło? Mianowicie są dwie strony, tak? Mamy tak jakby, nie wiem, boisko, tylko że to nasze boisko, w cudzysłowie, było na jezdni, takiej międzyosiedlowej. I jeden stał naprzeciwko siebie, tak? Drugiego. I kto przestrzeli za na przykład, nie wiem, Czarka, to wtedy zdobywa punkt, nie? Ten, kto obroni, to wtedy jest dobrze, nie? To wtedy przeciwnik nie dostaje punktów. I tak się bawiliśmy godzinami, potrafiliśmy tyle akcji zrobić śmiesznych z piłką. Pamiętam, jak kurde, tak odbijaliśmy mocno piłkę po tych wszystkich ścianach tego tunelu, że później nas sąsiadki opierdzielały szybko chodu. Spieprzaliśmy stamtąd, bo nie chcieliśmy, wiecie, o pieprzu. I pamiętam, jak z okna się wydzierały te sąsiadki, bo hałasowaliśmy w ogóle. Czego się tłuczecie tam? Nie macie co robić, znajdźcie sobie inne zajęcie, nie? Coś takiego, pamiętam, takie teksty były. Ale i tak pierdzieliliśmy to, następnego dnia znowu graliśmy w tym samym miejscu i jakoś tam, wiecie, grało się normalnie, nie? No ale tak może odrobinkę ostrożniej graliśmy, ale czasami też nam się zdarzało wykopać piłkę tam wyżej, niżej, tam się jakoś bawiło. Mówiłem o tym podwórku, tak? Tym drugim, na którym nigdy się do tamtej pory nie byłem. No. Z jednym moim takim Łukaszem z klasy i moimi znajomymi też wybraliśmy się tam na jego podwórko, bo nigdy tam jeszcze nie chodziliśmy. Ja nie wiem, czy tam Czarek chodził, czy Wojtek, nieważne, ale ja nie chodziłem, bo można powiedzieć, że to było dla mnie za daleko, a to było dosłownie ile? Z 50 metrów od mojego podwórka, nie? Miałem taki przesąd, taki śmieszny, ale było coś takiego. Nie wiem, czy to na innych podwórkach też tak bywało, że taki mały przesąd, że jeżeli pójdziesz na inne podwórko, no to się możesz już bać czegoś, nie? Bo nie znasz ludzi i po prostu jesteś przerażony, nie? Jest niebezpiecznie, można powiedzieć. Ale co ciekawe, na tamtym podwórku było fajnie. Mianowicie były takie, ono było dosyć wzgórzaste, ponieważ to osiedle było na kilku pagórkach fajnych. I pamiętam, jak, bo my byliśmy takimi bardziej piłkarskimi dzieciakami, my zawsze piłkę braliśmy pod pachę. Nigdy nie było tak, że, znaczy rzadko było tak, żebym nie brał piłki na dwór, bo jakoś tak, kurde, zawsze była okaza, żeby pograć w piłkę z kimś, zawsze tak jakoś fajnie było. Nawet gdy zapomniałem wziąć piłki, to ja po prostu albo szedłem na górę do domu, żeby wziąć piłkę, albo po prostu wołałem mamo, czy tam ewentualnie Kasię, czy tam tatę, żeby dali mi piłkę, nie? I generalnie tak się bawiliśmy. Często pamiętam, gubiłem tą piłkę i kilka razy miałem tak, że sąsiadki znajdowały mi tą piłkę i ja im oczywiście dziękowałem za to. Sprytne babki. No i zawsze gdzieś tam ta piłka mi wpadała. Na przykład jak wykopałem za daleko, to zawsze w krzaki gdzieś tam się chowała ta piłka i musiałem tam się, wiecie, wdrapać. To
Były takie czasy, gdzie się naprawdę dzieciak miał taką frajdę ze życia, że po szkole zawsze było co robić. Nie szło się do kolegi grać, bo ja wtedy jeszcze na grach się nie znałem. Ja powiem wam szczerze, dobrze doświadczyłem takiego życia dziecięcego, takiego bardziej jeszcze takiego popeerelowskiego, ponieważ to jest coś zajebistego. Wielu już w tamtym czasie grało na komputerze, czy tam na konsolach już zaczynały dzieciaki grać. Ja natomiast jeszcze nie zaczynałem z tym. I dobrze to dzieciństwo pamiętam jako takie, wiecie, beztroskie, z kolegami. Tam zawsze się do sklepu chodziło. Mieliśmy w ogóle trzy sklepy w okolicy, także nie było problemu gdzie się wybrać. Natomiast z finansami to już było różnie, bo na przykład ja miałem 2 złote przeważnie, czy tam troszkę więcej zależało. Zależy kto miał ile. No i jakoś się tam składaliśmy po jakieś tam lody, czy po jakieś tam chipsy, nie? Czy po jakieś picie. I jeszcze zawsze obok piłki, zawsze miałem przy sobie taką butelkę plastikową z piciem, nie? Że jak już nie miałem picia, to zawsze chodziłem do domu, żeby, wiecie, zrobić sobie znowu picia czy coś tam, nie? Generalnie mama mi robiła. I pokażę wam, jak po 2000 chodziło się po podwórku, gdy na przykład było ciepło, a mieliście bluzę. Na przykład z kapturem albo zwykłą bluzę. Ja wam pokażę to na idealnym przykładzie. No może to nie będzie dobry przykład, o, z tym swetrem. Ale dobra, pokażę wam. Mianowicie, o co chodziło. Bo jeżeli były wakacje i nie chcieliście się za bardzo spocić, nie chcieliście być za bardzo wilgotni w swoim smrodku, że tak powiem, to robiło się tak. Mianowicie, jeszcze wam pokażę, jak się nosiło czapki, chociaż to, wiecie, może się niezbyt różnić. No ale jednak wtedy były odjechane czasy, muszę powiedzieć. I tak, macie przód lub tył, tak? Nieważne jaką stronę założycie. Mianowicie, zakładacie sobie na pasek, nie? I sobie wiążecie z tyłu. Kurde, gdzie to jest? Wiążecie sobie z tyłu albo z przodu. Wybaczcie za telefon, ale miałem jednak ważną rozmowę i wracamy, tak? Także. Zawiązujemy sobie tutaj z tyłu. Można jeszcze o tutaj za przewleczyć. O. O. I w taki sposób można było sobie chodzić, nie? Tak z bluzą. I nie było jakiegoś problemu. Mieliście tutaj o luz. Mieliście luz tutaj. Nie mogliście się za bardzo przegrzać. I tak się nosiło, słuchajcie. To nie było nic takiego. Inni też tak nosili u mnie na podwórku. Serio. Nie wiem, czy dzisiaj tak jest, bo nie obserwuję tam dzieciaków, bo mnie to w ogóle nie interesuje, ale no jednak takie rozwiązanie jest dosyć dobre. I co jeszcze warto zapamiętać, to, że czapki nosiło się w różnoraki sposób, tak? Można mieć od przodu daszek, można było mieć od tyłu. Ja przeważnie miałem na bok, nie? I tak właśnie to wyglądało tak. Jeszcze takie po lata 90., nie? Taki nawyk, można powiedzieć, z tamtych lat, bo to jednak styl już naniósł na pewno jakieś tam sposoby chodzenia w takim, a nie innym ubiorze. No i widzicie, tak się chodziło. Tak chodziłem też do szkoły, słuchajcie. Jak było ciepło, był maj, czerwiec, nie? Jak nie chciałem mieć tylko zwykłej tam, wiecie, koszulki i spodni, to brałem sobie po prostu tak, zawiązywałem sobie i git, nie? Albo jeszcze od przodu po prostu, że my po prostu, że taka prawie sukienka, nie? Dzisiaj by się można z tego było śmiać, bo śmiesznie wygląda. Tak sobie tu zawiązać, o. No może nie aż tak za bardzo, o, tu na brzuch i tu taka pelerynka trochę, nie? No, tak się nosiło, kurde, słuchajcie. To nie były takie czasy, że wiecie, nie było na nic pomysłu. Siedzimy w domu w upale i w ogóle nic nie robimy, nie? Nie, kurde, dzieciaki były pomysłowe dosyć, trzeba powiedzieć. Dzisiaj nie wiem, jak to jest. Dzisiaj powiem wam szczerze, internet, telefony, przede wszystkim te gówna, które mamy bez przerwy przed oczami. Nie widzimy drogi przed sobą, czy czymś, czy co innego. To jest potworne, że już jesteśmy tak wpatrzeni w to,
telefony, nie widzimy dookoła, co się dzieje tak naprawdę. Przecież przez takie gapienie się w telefon o mało co nie zginęłaby pewna dziewczynka, która kiedyś została potrącona przez samochód. Bo nie patrzyła się po prostu. A kiedyś takich rzeczy no nie było do pomyślenia, nie? To już naprawdę, to porażka jest dla mnie. Dzieciaki po prostu nie mają co robić. Nie widzą nic innego niż prócz telefoników, nie? Zgadza się, racja. Są tam takie wyjątki, gdzie tam faktycznie dzieciaki bawią się, grają w piłkę, czy tam jakieś zabawy sobie urządzają. Ale powiem wam, że te zabawy to już jest taki relikt przeszłości, bo ja tego nie widzę. Żeby albo w chowanego, albo w coś tam, tylko zawsze telefon i telefon i telefon, nie? To jest zrujnowanie samego siebie. A jak będzie za 5 lat, za 10? Nie wiem, ale za to napije się siódemki. I generalnie pamiętam, że w drugiej i trzeciej klasie był jeszcze ten stary system nauczania w szkole, czyli te literkowe. I pamiętam, że wtedy no, na religię to chodziłem, bo to był taki obowiązek. Jestem oficjalnie od tak piątej klasy, będę wam o tym jeszcze mówił, że od piątej klasy już tak nie chodziłem na religię, bo dla mnie, bo ja stwierdziłem wtedy, że lekcja religii jest dla mnie bez sensu, że ja niczego nowego się nie nauczę, że dla mnie to jest tylko zawracanie głowy z tą religią i ja po prostu nie chodziłem wtedy. Ale w drugiej czy trzeciej klasie jeszcze chodziłem, bo tak naprawdę byłem de facto katolikiem. Powiedzmy, byłem katolikiem, aczkolwiek do kościoła już tak nie chodziłem za bardzo co niedzielę. Już nie było takiego obowiązku. A poza tym, co ciekawe, w 2003 roku miałem pierwszą komunię świętą. Pierwszą komunię miałem w maju, 25 maja 2003. Ja wam zresztą pokażę kasetę, bo jeszcze wtedy na kasetach VHS były te komunie nagrywane. Nie wiem, czy ja wam to udostępnię, ponieważ wstydzę się trochę samego siebie, ponieważ tam na początku, gdy się przedstawiałem, to zawsze wstydziłem się siebie jako takiego dzieciaka, ponieważ taką dziwną rzecz powiedziałem, słuchajcie, tam na tym nagraniu. Jednego dnia, jeszcze przed komunią, to był kwiecień, pamiętam, przyszedł do nas taki kamerzysta, który chciał nagrać właśnie tą pierwszą komunię, nie? Nam nauczycielka powiedziała, że ten facet będzie nagrywał komunię i każdy z nas dostanie kasetę VHS, nie? Każdy dostanie kasetę z komunią. I każdy tam mówił, jak się nazywa i kim chciałby zostać w przyszłości, nie? To wiecie, co ja powiedziałem? Tam się przedstawiłem, wszystko ładnie. I kim chciałbym zostać? Ja chciałbym zostać piłkarzem. Bo powiem wam, że wtedy byłem naprawdę najarany na piłkę. To nie było tak, że kurde, tam wiecie, niby se pogram, ale później nie będę grał. Ja całymi godzinami potrafiłem grać w piłkę, aż do zmęczenia totalnego. Ale pomimo tego kochałem ten sport. Dzisiaj nie mam z nikim wychodzić na takie pograne, na taką piłkę, także ja, wiecie, nie mam okazji za bardzo pograć w piłkę, niestety, tak naprawdę. A szkoda, bo naprawdę przypomniałyby mi się te dawne lata, kiedy chodziłem z moimi ziomkami na podwórku i ten. I byśmy sobie grali. Nie wiem, czy pokażę wam teraz tą kasetę, bo byłaby to idealna chwila, żeby wam pokazać. W końcu mamy rok 2003, a to się właśnie w 2003 stało. Nie pamiętam jeszcze, gdzie miałem tą ramkę z tym takim tam, wiecie, z czym, tak? Z tym, że odbyło się komunię i taką w takim kościele i w takim kościele. Nie pamiętam, gdzie ja to schowałem. Albo to gdzieś w szafie mam, albo już zostało wyrzucone. Ale kasetę dalej mam, mogę wam zaraz pokazać. Dobra. Jak ja to zobaczyłem, to, co mam przy sobie, to tak uśmiecham się pod nosem. Masakra. Po prostu wracają te dawne lata, powiem wam szczerze. To jest coś pięknego, nie? Dzisiaj dzieciaki dostają to albo cyfrowo, albo na płytach CD-DVD. A ja pierdzielę, patrzcie! Tak, zobaczcie sobie to dokładnie. Tak, o, to ja jestem. Każdy miał indywidualne swoje pudełko, co było ciekawe, nie? To było śmieszne. I to był nasz ksiądz z parafii tutaj, gdzie ja mieszkałem kiedyś. W innej części Słupska. Ja nie wiem, czy on tam jeszcze jest, ja tam nie wnikam. I patrzcie, to jest hardcore. Wiecie, co to jest?
Chyba już zapomnieliście, co to jest, nie? Tak, kochani, kiedyś, jeszcze przed erą takiego masywnego podboju DVD, chociaż już wtedy w 2003 roku było DVD, rzeczywiście, to jednak wszyscy pierdzielili to i woleli to nagrać jeszcze na kasecie VHS, nie? Patrzcie. To jest piękne. Nie ma mojego podpisu. A jest! Patrzcie. Tak. Pierwsza komunia, święta, druga E. Bo ja wtedy chodziłem w pierwszej podstawówce, bo ja miałem dwie podstawówki. To chodziłem do klasy z literką E. Nie? Pierwsza E, druga E, trzecia E, nie? I na tej kasecie nie wiem ile ta kaseta trwa. Godzinę? Więcej? 90 minut? Dwie godziny, bo tu pisze E120, to jest dwugodzinna kaseta. I nie wiem, czy wam w częściach, bo mam jeszcze mój bardzo stary magnetowid, znaczy bardzo stary, no, pierwszy i jedyny, który mieliśmy w domu magnetowid, który niestety nie nagrywał, nie miał funkcji nagrywania, no ale jednak odtwarza dobrze kasety. Sprawdzałem niedawno i działa, więc myślę, że podłączę EasyCapa, bo EasyCapem da się to podłączyć wszystko. To nie ma żadnego problemu. Zresztą EasyCap jest podstawowym narzędziem do przechwycenia obrazu z magnetowidu, nie? I pokazałbym wam tą kiedyś kasetę, nie? W częściach bym wam pokazał. Takie troszkę kościelne, można powiedzieć, ale jednak coś, nie? Jednak coś. I w takim oto pudełku każdy dostawał swoją wyjątkową komunię, żeby sobie powspominać, nie? Słuchajcie, 13 lat ma prawie ta kaseta. Jeszcze nawet tutaj, o, są obrazki. Tutaj z mojej klasy. I ja wam pokażę, gdzie ja się znajduję, nie? Patrzcie. Ja generalnie byłem w pierwszym rządku. I powiem szczerze, za tym chłopaczkiem, co niestety miał zeza, no ale ja go lubiłem, bo nawet był spoko, mieszkał w moim bloku. To ja byłem dokładnie obok niego, z lewej strony. I ja, słuchajcie, jestem tutaj. O, to jestem ja. Ja tą długą świecę trzymam, bo co ciekawe, świecę miałem od mojej siostry, która miała komunię w 99 roku, bo nie było innej, tak? Nie chcieliśmy kupować innej świecy, no bo oszczędność, tak, ekonomiczność, no to kurde, po prostu miałem tą świecę, tak? Świeca? Świeczka? Świeca? Nie wiem. Miałem i co ciekawe, ona była tak długa, inni mieli jakieś takie porządne, z jakimś takim tym, z jakimś, jakąś dekoracją ładną. Nie, ja tam miałem zwykłą, prostą, długą, nie? I co ciekawe, podczas otrzymywania tej świecy, wosk mi poleciał na albę i no, odrobinkę poparzyłem się w parową rękę. Nie wiem, czy to będzie widać, ale nie ma tu poparzenia za bardzo, ale się lekko poparzyłem. I w ogóle ja się tym tak stresowałem, tą pierwszą komunią, pamiętam, nie? A zresztą jeszcze jedną rzecz wam opowiem związaną z tym. Jak chcecie zobaczyć drugą część z 2003 roku, bo nie wydaje mi się, żebym wszystko wyczerpał, to jest dopiero tak naprawdę mój początek, no to wam to wszystko powiem. Gdzie ja tu jeszcze jestem? Nie, już tutaj siebie nie widzę za bardzo. Nie, jestem tylko na tym jednym zdjęciu, ale w środku, ważny jestem. No i byście mnie zobaczyli wtedy, jak ja wyglądałem 13 lat temu. Pięknie, nie? Takie wspomnienia, a jednak, nie? Ważne. Ja sobie tą kasetę zachowam, ponieważ jest bardzo fajna. Wiadomo tam, ja już nie jestem od dawna katolikiem, ja tam nie uznaję kościoła, ale taki materiał warto jednak mieć. Ja uważam, że to jest bardzo fajny materiał, taki z dzieciństwa i naprawdę fajnie, fajnie się to wspomina. No, jeszcze pamiętam, czekajcie, to było o 9 chyba, nie? O 9 była komunia. To pamiętam, że o 12 mieliśmy taki wypasiony obiad, że cała rodzina się zjechała. I pamiętam, dostałem aparat fotograficzny, taki na kliszę. On już dawno nie działa, już go nie mamy. Ale fajnie robisz zdjęcia nawet, muszę powiedzieć. To był mój pierwszy aparat fotograficzny. I dostałem, pamiętam, 400 zł w kopertach, nie? Ale długo miałem te 400 zł, ja na nic nie wydawałem praktycznie. Ja nawet o tych pieniądzach nie pamiętałem. Wydałem całkowicie pieniądze dopiero w 2007 roku. Nie pamiętam tylko na co. Nie powiem wam, bo nie przypominam sobie. Albo w 2006. 3 lata po komunii, nie pamiętam. Jeszcze jedna taka sprawa odnośnie 2003 roku, bowiem mieliśmy takie... Jak to się nazywało?
takie przygotowania do tej pierwszej komunii, były one co jakiś tam dzień. Nie pamiętam, jak one się zwały. W każdym bądź razie na tych przygotowaniach, nie wiem, czy wam to mówiłem właśnie, nie pamiętam. Ale dobra, wolę powiedzieć, niż nie powiedzieć wcale. Mianowicie, jednego dnia, to była jeszcze zima, 3 miesiące przed komunią, za każdym razem trzeba było mieć albę. Mianowicie od takiej siostry z parafii, każdy dostawał albę, oczywiście odpłatnie, niestety, 60 zł chyba to kosztowało. I co ciekawe, zawsze tą albę brało się do domu i na każde przygotowanie. Nie byłem chyba na dwóch tylko przygotowaniach z komunii, ale pamiętam jedno takie zdarzenie, że byłem oczywiście z przodu, bo miałem takie zarezerwowane miejsce z przodu w ławce w kościele. I pamiętam jednego dnia, jak tak źle się czułem, nie mogłem się skupić na tym, co trzeba było robić tam, co trzeba było powtarzać tam jakieś tam teksty z tej książeczki. Nawet nie wiem, czy mam tą książeczkę. Poczekajcie, ja zobaczę sobie ją szybko, bo nie wiem, ile mi będzie starczyło. Patrzcie, to była taka książeczka, nie? To była... Jak to się nazywało? No nie wiem, ale taką książeczkę trzeba było mieć zawsze. Non stop. Ta książeczka nazywa się Idę do Ojca. Nie wiem, czy ona jest w bibliotekach, ale wątpię. To jest jedna z nielicznych książek, której w Bibliotece Narodowej nie dostaniecie, ponieważ nie ma tutaj katalogu ogólnego. No ale dobra, słuchajcie. I tu były takie różne modlitwy, takie różne te duperele. Oczywiście z paskiem już tak wydziarganym, że masakra. I w pewnym momencie tak się źle czułem, że nagle, bez żadnych skrupułów, bez żadnego wstydu, zwymiotowałem w kościele. Normalnie z przodu, aż ksiądz był przerażony. Tak się źle czułem i schaftowałem się, praktycznie obrzygałem całą prawie albę, nie? Ale też trochę na ziemię poleciało wymiocin. Dlaczego? Dlaczego się źle czułem? Dlatego, że szybko jadłem obiad. Pamiętam, że miałem mizerię wtedy. I to po tej mizerii właśnie się tak źle czułem. I dopiero po tym, do dzisiaj, mam taką urazę do mizerii, ponieważ źle się po niej poczułem i żegnąłem po prostu. No i kazano mi wrócić do domu, bo byłem tak wyczerpany, byłem osłabiony po tym żeganiu, że no, nie mogłem być na tym przygotowaniu do komunii. To był taki jednorazowy wyskok, ale kilka tam dni później już nikt o tym nie pamiętał, bo to tam takie zdarzenie losowe było. No ale słuchajcie, każdy coś zrobił, tak? Każdy coś zrobił dziwnego, tylko się nie każdy chce do tego przyznać, nie? Trzeba sobie powiedzieć szczerze. No ale jednak zdarzają się fakty, nie? Dobra, słuchajcie, ja myślę, że to będzie na razie tyle z tego. Mam nadzieję, że wam się materiał spodobał. I czy chcecie więcej, to proszę mi dawać znać, bo jest jeszcze dużo do opowiedzenia. I na pewno w tym roku, jeżeli z materiałem się wyrobię, to do końca tego roku dobiegniemy do roku 2007, może 2008, bo powiem wam o gimnazjum i co ja o nim sądzę, tak? Bo gimnazjum dla mnie to jest temat na inną w ogóle dyskusję. To jest dla mnie taka porażka edukacyjna. Inni mogą się ze mną kłócić, że gimnazjum jest najlepsze pod słońcem, a i tak większość powie, że gimnazjum to jest zło i gówno, nie? No cóż. Tak to wygląda. Jeszcze wam pokażę to. O. Tak, Słupsk 2003. To były ciekawe czasy, słuchajcie. No. Jak wrócić na chwilę chociaż. Powspominać. Fajna sprawa. Mi to się podoba. Dobrze. Także dawajcie znać, wiadomo gdzie. A ja was żegnam i do zobaczenia w drugiej części z 2003 roku. I także będą bardzo interesujące materiały. Cześć!